Dragon Ball to jeden z największych fenomenów popkultury, powstały na bazie mangi i na przestrzeni blisko 4 dekad powiedziano o tej sadze niemal wszystko. Ale czy wiesz, kogo Akira Toriyama chciał koniecznie uśmiercić na stałe w swojej mandze? Albo jaka słynna seria gier wzorowała się na smoczych kulach? Lub też dlaczego Chi-Chi tak bardzo się złościła, gdy jej synowie zmieniali się w Super Saiyan? O tym, jak i wielu innych ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. Ja jestem Szmikiel, a to Poważna Dyszka, czyli 10 zaskakujących faktów o smoczych kulach. Opowieść o smoczych kulach jest bardzo luźno oparta o klasyczną XVI-wieczną chińską powieść Wędrówka na Wschód. Objawia się to głównie w pomyśle na bohaterów z pierwszej serii mangi. Goku nawiązuje do postaci o dosyć zbliżonej nazwie, Sun Wukong, Króla Małp. Łączy ich infantylny charakter, magiczny kij długokrutek, no i oczywiście małpi ogonek. W powieści Wukongowi towarzyszy również łysy mnich i antropomorficzna świnka. To na nich oczywiście bazowały postaci Krillana i Ulonga. Ale takie kreatywne inspirowanie się cudzymi dziełami zdarzało się także w drugim kierunku. Znacie Sonika? Jasne, każdy kojarzy uroczego, niebieskiego i naspidowanego jeżyka z gier Segi. Ale czy wiecie, że Sonic został zainspirowany mangą Toriyamy? Oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że specyficzny zadziorny charakter i fryzura Sonika są dziwnie znajome. To jeszcze nie dowód. Jednak 7 magicznych szmaragdów o niespotykanej mocy, jakie Sonic próbuje zebrać, to już wystarczające nawiązanie do serii o smoczych kulach. A jak już mówimy o pożyczaniu cudzych pomysłów, to warto dodać, że saga Komórczaka sporo pożyczyła z Terminatora. Trunk, podobnie jak Kyle Reese, przybywa z przyszłości, by ostrzec bohaterów przed zagładą, jaką sprowadzą na nich jeszcze nieuruchomione cyborgi. A za nim podąża także mordercza maszyna, która w środkowej z 3 form transformacji przypomina zwalistego mięśniaka z kwadratową szczęką. Chyba już sami ogarniacie. Z tą formą wiąże się też kolejna zabawna anegdota. Komórczak w drugim stadium przybywa bardzo krótko tylko dlatego, że Yu Kondo, edytor mangi, nie znosił jego designu i naciskał Toriyamę, by jak najszybciej przeskoczył do ostatniej formy. Jego zdaniem Łotr wyglądał w tej postaci jak skończony głupek, a skoro autor wzorował się na Arnoldzie, to faktycznie może jest w tym nieco sensu? Obecnie trudno sobie wyobrazić opowieść o smoczych kulach bez Wegety. Jednak w pierwotnych założeniach autora mangi miał on być jedynie jednorazową postacią, która po pokonaniu uda się w zaświaty. Jednak fani polubili księcia Saiyan na tyle, że Toriyama postanowił znaleźć dla niego stałe miejsce i tym sposobem ten dołączył do wcale niemałej grupy dawnych wrogów głównego bohatera, wspierających go w późniejszej walce. A co jeżeli wam powiem, że także i Goku miał zniknąć z serialu na dobre? Taki pomysł stał za wprowadzeniem pod koniec serii Z postaci drugiego syna naszego bohatera, Son Gotena. Bliźniaczo podobny do ojca, tak z wyglądu jak i charakteru, miał wziąć na siebie ciężar nowego głównego bohatera sagi. Decyzję ponownie zmieniono po silnych naciskach ze strony fanów. I nie był to pierwszy raz, gdy Toriyama rozważał pożegnanie naszego ulubieńca. Jego poświęcenie w walce z Komórczakiem również miało zrobić miejsce dla jego starszego syna, Son Gokana. Sęk w tym, że Goku uparcie nie chciał odejść. Co jak co, ale darcie mordy nasi bohaterowie opanowali do perfekcji. Ładowanie energii, uderzenie albo jakikolwiek inny ekscytujący moment serialu musiał być zawsze okraszony krzykiem budzącym zmarłych. Więc nikogo nie powinno zdziwić, że parę gardeł zdarło się przy nagrywaniu dialogów. Ale tego, że przy okazji kilku aktorom zdarzyło się wręcz stracić przytomność, już pewnie nie wiedzieliście. No, to nie ma za co. Chi-Chi wielokrotnie reagowała agresją, gdy jej synowie zmieniali się w Super Saiyan. To zachowanie jest trudniej zrozumieć bez japońskiego kontekstu kulturowego. W kraju kwitnącej wiśni młodzież farbująca włosy na jasny kolor jest odbierana jako walczący z systemem buntownicy, którzy w ten sposób dodatkowo okazują brak szacunku dla swoich rodziców. Chi-Chi traktuje więc złote włosy Super Saiyan jako bezpośredni atak skierowany w jej stronę. Ot i cała tajemnica. Ogrom wątków zawartych w fabule Smoczych Kul i nacisk ze strony fanów domagających się jak najwięcej odcinków anime zmusił twórcę do pewnego rodzaju kompromisów. W ich wyniku mamy nie tylko całą masę filmów i odcinków specjalnych, które uznawane są za niekanoniczne, a więc zadziejące się w kompletnie innym świecie. Do tego zaliczamy również wiele pojedynczych odcinków anime, które zostały wypełnione wątkami pobocznymi, jak pojawienie się Gargulca Juniora. Te powstały jednak po to, by dać szansę autorowi z przygotowaniem kolejnych mang i by animacja nie wyprzedziła fabularnie swojego pierwowzoru. Ale jakby tego wszystkiego było mało, na dokładkę seria Dragon Ball Super uczyniła niekanoniczną całą sagę GT.
Krótka instrukcja ode mnie dla tych, którzy już się pogubili. Czego nie było w mandze, to nie miało miejsca w głównej rzeczywistości. Mam nadzieję, że pomogłem. Drobnostka. A teraz pora na pitu-pitu, czyli kilka szybkich faktów o smoczych kulach. We wszystkich seriach Goku zginął 3 razy. Nie będę wymieniał, bo może jeszcze ktoś nie oglądał, więc bez spoilerów. Przesympatyczna Lunch w pewnym momencie praktycznie kompletnie znika z kart mangi i z serialu. Powód był bardzo prozaiczny. Akira Toriyama kompletnie o niej zapomniał. Freezer zajmował się drenażem i handlem planetami tylko dlatego, że Akira Toriyama szczerze nienawidził handlarzy nieruchomościami, uważając ich za prawdopodobnie najgorszy koszmar. Arabowie chyba nie lubią idei przepotwarzania się Saiyan w małpy. W swojej wersji serialu zmienili ten wątek, dając bohaterom możliwość przyzywania małpich olbrzymów. Między początkiem pierwszej serii a końcem Zetki mamy aż 187 pojedynków. Początkowo Toriyama chciałby, by Bulma miała purpurowe włosy, a Chi-Chi niebieskie. Stanęło jednak na tym, że pierwszej skapnęły włosy w odcieniu niebieskiego, a drugiej casualowe czarne. Pomimo, że Goku walczył w wielkim turnieju sztuk walki aż 6 razy, wygrał go jedynie raz. Słaby wynik jak na najsilniejszego kolesia na tej planecie. Akira Toriyama miał dosyć specyficzny sposób tworzenia imion dla swoich bohaterów. Saiyanie brali swe imiona od warzyw, rodzina Freezera od sposobu przechowywania żywności, a rodzina Bulmy dla odmiany od części garderoby. Yamcha to prawdopodobnie największy pechowiec wśród naszych bohaterów. W każdej sadze był poważnie ranny, umierał albo już nie żył. Żeby tego było mało, za każdym razem przegrywał w ćwierćfinałach turnieju sztuk walki. Saga Bubu jawnie nawiązuje do Kopciuszka od Disneya. Twórca Bubu BBD oraz jego syn BabiD mają imiona wyciągnięte wprost z piosenki śpiewanej przez wróżkę w animacji. No i rzecz jasna, obaj wysługują się naszym różowym, puszystym łotrem, zupełnie jak macocha Kopciuszkiem. Ulubioną postacią autora z całego uniwersum jest Szatan Serduszko, którego Toriyama wręcz uwielbiał rysować. W trakcie Dragon Ball Z zjedzono 28 magicznych fasolek. Pod koniec Zetki żółwi mistrz liczył sobie 354 lata. Wciąż żyje tylko dzięki eliksirowi nieśmiertelności, jakiego skosztował zapewne bardzo dawno temu. Reżyser totalnie znienawidzonego filmu aktorskiego Dragon Ball Evolution, James Wong, wyznał, że przed przystąpieniem do prac nie przeczytał ani jednego tomu mangi i nie widział nawet jednego odcinka anime. To sporo wyjaśnia. Pod większość postaci w oryginalnej wersji anime głos podkładała jedna osoba, pani Masako Nozawa. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka, Excelsior!